Pora wyciągnąć z szafy cieplejsze ubrania, bo wracają nocne i poranne przymrozki. W ciągu dnia również będzie chłodniej, ale za to bardzo słonecznie. Aleksandra Mikołajczyk, witam Państwa i zapraszam na szczegóły. Agresywny rosyjski niż powoli ustępuje miejsca łagodniejszemu wyżowi znad Alp i te zmiany odczujemy już dziś w nocy. Wiatr będzie coraz słabszy i pojawią się rozpogodzenia. I taka pogoda pozostanie z nami również jutro. W całym kraju dużo słońca, ale chłodniej. Od 8 stopni w pasie wschodnim do 12 na Dolnym Śląsku. Popatrzmy na więcej szczegółów dla regionu. Noc pogodna, niemal bezchmurna, przez co większość ciepła ulotni się i pojawią się przygruntowe przymrozki. Natomiast na 2 metrach nad ziemią, na termometrach zobaczymy od 1 stopnia w Kłodzku do 3 w Legnicy i we Wrocławiu. Jutro przez cały dzień piękna, słoneczna pogoda, bez opadów i w końcu już bez silnych podmuchów wiatru. Na termometrach zobaczymy od 10 stopni w Kłodzku do 12 w Legnicy i we Wrocławiu. Ciśnienie będzie rosło, w południe wyniesie 1020 hektopaskali, wiatr południowy słaby i umiarkowany, biometr i warunki na drogach dobre. To wszystko o pogodzie na jutro, miłego wieczoru i do zobaczenia.